Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić sytuację w dwóch spółkach, które posiadam w portfelu i zastanowić się, czy sytuacja, w której obecnie się znajdują te spółki, jest powodem do tego, żeby te spółki dalej trzymać w portfelu, czy też podziękować im i po prostu pozbyć się ich z mojego portfela. Jedną ze spółek posiadam w portfelu publicznym i częściowo w portfelu prywatnym, którego nie publikuję, i chodzi tu o Ten Square Games, jak zapewne większość z Was się domyśla. A powodem oczywiście jest nagrania tego filmu, jest to, co w ostatnich miesiącach czy też tygodniach dzieje się w tej spółce, a nie dzieje się zbyt fajnie. Jeżeli chodzi o kurs akcji, no to cofnęliśmy się już do 100 zł. W pewnym momencie nawet na Twitterze był taki zakład, czy to CD Projekt, czy Ten Square Games będzie pierwsze, które przełamie barierę 100 zł z dołu. Finalnie oczywiście CD Projekt zrobił to pierwszy i kosztował poniżej 100 zł, natomiast no, Ten Square Games również puka do 100 zł. Jednak są ku temu pewne powody. O ile tak niski kurs w mojej opinii to nie jest odpowiedni kurs, o czym sobie zaraz powiemy, o tyle te spadki no, są już wytłumaczone z 500 zł na przykład na 300 czy na 200 zł. Oczywiście genezą problemów, które się zaczęły, były przeglądy opcji strategicznych czy też upłynnienie akcji ze strony zarządu w wysokości no, bliskiej 5% akcji w wolnym obiegu, ale po drodze zdarzyło się też kilka innych problemów, które wydaje mi się są dosyć istotne i tak naprawdę rzutują na to, co dalej się będzie działo. Oczywiście na samym początku warto przypomnieć, że Ten Square Games zajmuje się grami mobilnymi i generalnie rzecz biorąc zajmują się tymi grami, ale główny przychód to tak naprawdę jedna i plus druga gra, która można powiedzieć, że goni tą pierwszą. I o ile dobrą informacją jest to, że Fishing Clash to już poniżej 70% przychodów, które generuje spółka, a Hunting Clash to ponad 20%, co tak naprawdę wzrasta, jeżeli chodzi o udział tych gier w przychodach, więc trend jest dobry. Ta większa gra spada, a mniejsza gra rośnie. Natomiast to, co jest niepokojące, to zdecydowanie to, że wyniki finansowe spadają, natomiast one nie spadają jakoś bardzo mocno. Jeżeli spojrzymy na wykresy, które dostarcza nam Bartek Śmigielski na Twitterze, bardzo fajne i czytelne wykresy, to widzimy, że w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy cena akcji była na poziomie gdzieś ponad 200 zł, nawet w covidowym dołku w marcu 2020 roku cena była powyżej 200 zł, to jest to nieadekwatne, jeżeli spojrzymy na sumę przychodu. Bo tak jak słusznie Bartek tutaj przedstawia, pierwszy kwartał 2020 roku to poniżej 100 milionów złotych przychodu, 95 milionów, natomiast drugi kwartał 2022 roku to już 120, blisko 3 miliony złotych. I tutaj warto mieć na uwadze to, jak wygląda właśnie obecna sytuacja. Na pewno sentyment do gamingu nie służy tej spółce i jej kursowi Ten Square Games, natomiast no, jak widać bardzo pozytywne jest to, że ta niska wycena nie idzie w ślad za tym, że te przychody jakoś bardzo mocno, drastycznie spadają. One są wyższe niż nieco ponad 2 lata temu przed pandemią. A jeżeli wrócimy do tematu Fishing Clash, no to widać, że systematycznie z 90% około w tym 2020 roku udział w przychodach spadł do około 70%. Na rzecz przede wszystkim Hunting Clash, które praktycznie z zerowego poziomu wzrosło do już ponad 20%, co jest dobrym czynnikiem, bo ta gra jest po prostu nowsza, odświeżona, świeższa i tak dalej. Druga sprawa to zdecydowanie to, że to nie jest już spółka jednej gry, natomiast no, ten sentyment inwestorów w gaming jest, no, jakby nie było w Polsce, ale też na świecie negatywny i to trzeba jasno sobie tutaj zaznaczyć. Znaczyć, że taki wydźwięk zdecydowanie nie pomaga. Spójrzmy sobie zatem, jak wygląda Ten Square Games, jeżeli chodzi o rozbicie tych dwóch gier. No i tutaj mamy zdecydowanie spadki, jeżeli chodzi kwartał do kwartału, czy też rok do roku. Natomiast po bardzo słabym maju Bartek tutaj zauważa, że wzrost, jeżeli chodzi o Fishing Clash i Hunting Clash, to ponad 14%.
Natomiast drugi kwartał jest słabszy o 13% kwartał do kwartału i 27% rok do roku. Jeżeli spojrzymy w prezentację inwestorską, to widzimy, że spółka mówi o tym, że wpływ na takie wyniki miało zdecydowanie otoczenie rynkowe i to, co dzieje się na rynku, to znaczy koniec lockdownów czy też wojna w Ukrainie. No i rzeczywiście można się z tym zgodzić, jest to sensowne wytłumaczenie, natomiast no, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to wydaje mi się, że można twierdzić, że te przychody będą już teraz wypłaszczone, a nie wrócimy do poziomów na przykład sprzed roku. Chyba że właśnie nowe gry, na które stawia spółka, będą odpowiednio zrobione, ale też wypromowane, no i będzie się chciało w nie grać. A nowych gier jest kilka, bo tak jak pamiętamy, studio Rortos zostało przejęte w 2021 roku przez Ten Square Games. Jest to jakieś włoskie studio, z tego co pamiętam. Natomiast obecne przychody nie są jakoś wspaniałe, jeżeli chodzi o to studio gier. No i nie jest to zdecydowanie na razie dobry deal, ale zdecydowanie Ten Square Games się dywersyfikuje. Natomiast to, co trzeba wspomnieć, to te nowe gry, które miały być. No i przede wszystkim zawieszenie prac nad golfem, który miał być symulatorem golfa. Co można odbierać dwojako, natomiast no to, co się działo dalej, to również nie napawa optymizmem. Druga gra wstrzymana w pierwszym kwartale 2022 roku, z tego co kojarzę właśnie ze studia Rortos, Magical District. Prace nad tą grą zostały wstrzymane, no i pytanie, co dalej z tą grą. Prawdopodobnie zostały wstrzymane, bo albo była za droga, albo po prostu nie była perspektywiczna. Nie mnie to oceniać, bo aż tak bardzo na rynku gier mobilnych, jeżeli chodzi o gameplay, to się nie znam. I tutaj przytoczę trzecią grę, w której przyznam szczerze, ja upatrywałem dosyć duży potencjał. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o Football Elite, miała to być gra na rynek amerykański, gdzie ten futbol amerykański jest bardzo popularny i no tak jak wiemy, w wielu krajach piłka nożna jest narodowym sportem, a tam raczej baseball właśnie czy futbol amerykański są tymi sportami narodowymi, a piłka nożna jest gdzieś z tyłu. No i ta gra była w fazie testowania. Ja nawet tu zainstalowałem ją sobie na komórce i zacząłem chwileczkę, dosłownie chwileczkę przeklikiwać i niestety, ale ta gra nie wywarła na mnie jakiegoś wrażenia. Przy czym, no tak jak wspominam, ja zdecydowanie koneserem gier mobilnych nie jestem, nawet żadnych gier bym powiedział nie jestem i to, co dostałem, nie byłem w stanie tego jakoś racjonalnie ocenić, natomiast no, z perspektywy takiego niedzielnego gracza mogę śmiało powiedzieć, że ta gra nie była wysokich lotów, jeżeli chodzi o jakieś zagadki czy inne rzeczy. Bardziej było to klikanie takie nawet bezsensowne z mojej strony, bym powiedział, no ale twierdziłem, że zdecydowanie ten rynek amerykański jest bardzo duży i są tam duże, nawet gigantyczne pieniądze, jeżeli chodzi o to. No i powiem szczerze, że miałem nadzieje związane z tą grą, nawet tak duże jak z rybkami, które weszły sobie na rynek chiński i gdzieś tam sobie radzą i jest tam ukryty potencjał. Natomiast 5 lipca 2022 roku otrzymaliśmy informację o tym, że spółka zaprzestała rozwijania gry. Jako oficjalny powód napisano, że w ocenie zarządu optymalizacja projektu zajęłaby wiele miesięcy, a poniesione koszty byłyby niewspółmierne do potencjalnych przychodów i rozmiaru segmentu tego typu gry. Cóż mogę powiedzieć? No, nie jest to zbyt ciekawa informacja. Jak połączymy to jeszcze ze zwolnieniami niedawnymi w Ten Square Games, tak do tej pory jak chwalili się tym, że zatrudniają, to tak właśnie zwolnili część zespołu. Nie wiem też, co miało to na celu, natomiast no, te wszystkie negatywne informacje skłaniają rynek ku temu, żeby wszystko to dyskontować w kursie. Czy poprawnie, czy niepoprawnie, nie wiem. Natomiast mocno zaczynam się nad tym zastanawiać. Z perspektywy mnie jako inwestora jest to kolejna negatywna informacja. Jest to w niedługim czasie, bo tak naprawdę przez niespełna rok, trzecia zawieszona gra i wydaje się, że nie ma po prostu pomysłu może, albo jeżeli są pomysły, to nie są odpowiednio sprawdzone, bo te gry po prostu upadają, są wydawane, przepalane pieniądze, a te gry nie są kończone albo są kończone i okazują się w topu. A nie można się cały czas tłumaczyć tym, że może to jest dobra decyzja i jeżeli chodzi o kancelowanie gier, no to zdecydowanie lepiej wcześniej niż później, no bo jakby nie było, jest to już trzecia gra. Kolejna sprawa, nie można też ślizgać się cały czas na rybkach, bo w końcu te rybki przestaną istnieć, tak w cudzysłowie, i przestaną generować wysokie dochody. Owszem, jakaś rzesza fanów po prostu zostanie, natomiast no, nie będzie to już tak pewnie duża rzesza fanów i w końcu te rybki przestaną być tak fantastycznym biznesem.
biznesem. Nie sądzę, żeby gra tego pokroju była grą typu GTA 5, w które można po prostu przez lata grać i Take-Two Interactive może po prostu tą grę bardzo, bardzo długo fantastycznie monetyzować. Natomiast z pozytywnych aspektów, no to zdecydowanie warto powiedzieć, że tak spółka, mimo że potaniała i jeżeli ktoś kupował, tak jak ja, akcję ze średnią ceną 300 iluś złotych, to może być rozczarowany. Natomiast ja w perspektywie tego, co widzę na wykresach, no to widzę, że te ceny akcji są nieadekwatne do tego, co spółka może i potrafi. I spółka po prostu jest tania. Pytanie, czy nie może być jeszcze tańsza i nie może skancelować kolejnych gier. O ile miałem jeszcze niedawno chęć dokupić akcję w okolicach 100 zł, to teraz zaczynam się zastanawiać, natomiast no, dalej uważam, że może to być dobra inwestycja w perspektywie czasu, ale ten Square Games musi po prostu dowozić dobre gry i kolejne gry po prostu monetyzować, bo tak jak mówię, na samych rybkach niestety nie popłyną, a raczej popłyną w drugą stronę. Spółka wspomina też w ostatnim komunikacie z 5 lipca, że jest bardzo zadowolona z wczesnych wyników Wings of Heroes i właśnie na tym tytule będą się koncentrowali w najbliższych miesiącach. Potencjał oceniają bardzo wysoko i odzew ze strony graczy jest potwierdzeniem. Tak twierdzi Maciej Zużałek. Natomiast ja do takich informacji zaczynam podchodzić coraz bardziej z dystansem, bo taki sam potencjał widziałem właśnie w Football Elite, który został skasowany. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o Ten Square Games i o perspektywach, które ma przed sobą spółka. A tymczasem przejdźmy do następnej spółki, którą jest spółka Atende, którą kiedyś też na kanale omawiałem. No i tutaj niestety, ale zaczynam zastanawiać się, co z tą pozycją w portfelu, ponieważ no, jak kupowałem tą spółkę na przełomie października i listopada 2020 roku, to ona była względnie tania, względnie w stosunku do tego, co mamy teraz, ponieważ kupowałem ją poniżej 3 zł. Obecnie ta cena jest na podobnym poziomie. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć tutaj bardzo krótko, to to, że nie jest to już ta sama spółka co kiedyś. Po pierwsze, wysprzedała się dosyć mocno i pierwsze to sprzedaż Atende Medica, działalności medycznej. Oczywiście nie stricte takiej medycznej działalności, natomiast Atende wytwarzało oprogramowanie gdzieś tam medyczne. Natomiast drugi problem, który zdecydowanie jest dużym problemem z mojej perspektywy, to sprzedaż przez Atende spółki, czy w zasadzie działalności skupionej na wytwarzaniu oprogramowania. No i wtedy też uważałem, że no jeżeli spółka ma plan na to, co zrobić z tymi pieniędzmi, to okej. Natomiast no zdecydowanie nie poszło to chyba w tą stronę, w którą miało iść i dzisiaj uważam, że ta cena, która jest taka sama jak wtedy, kiedy ja kupowałem, jest niestety, ale pułapką. Dodam, że po drodze Atende po sprzedaży tej działalności software'owej wypłaciło sowitą dywidendę w wysokości złotówki, co było dla mnie ponad 30% dywidendą, więc no, nie jestem na spółce stratny, natomiast dzisiaj z perspektywy czasu spółkę, którą posiadam w portfelu, uważam za spółkę całkowicie inną. Kupowałem spółkę, która wytwarza oprogramowanie i nawet zajmuje się jakimiś komponentami czy też oprogramowaniem do liczników, które mamy w domach. Natomiast z perspektywy czasu takie informacje jak na przykład utrata certyfikatów bezpieczeństwa, co pozwalało też współpracować ze zbrojeniowym przemysłem w Polsce, nie napawa mnie optymizmem co do tej spółki. Zastanawiam się, czy nie wyrzucić ją z portfela. Finalnie te certyfikaty zostały odzyskane, natomiast obecnie no, ta spółka mi się zdecydowanie nie podoba. Dodatkowo też prawdopodobnie, czy nawet oficjalnie, nie wypłaci w tym roku dywidendy za ubiegły rok, bo jak spojrzymy sobie na wyniki, to od sprzedaży tak naprawdę na 5 kwartałów, 3 kwartały to strata i to coraz większa. A jeżeli chodzi po stronie zysków netto, no to te zyski netto nie są zbyt zadowalające. Po sprzedaży, no powiem szczerze, wierzyłem w to, że spółka rzeczywiście może chce się przebranżowić i uderzyć w jakiś inny biznes, gdzie widzą większy potencjał, natomiast no obecnie nie wygląda to naprawdę bardzo dobrze, a wręcz fatalnie. Ja po prostu chyba zainkasuję te ponad 30% z tytułu dywidendy, które uzyskałem i stwierdzę, że to już czas po prostu wyjść tylnymi drzwiami i podziękować spółce za bycie w portfelu. To tylko takie krótkie wtrącenie, jeżeli chodzi o tą spółkę. Jeżeli ty masz jakąś opinię, daj mi znać koniecznie o tym w komentarzu. Jeżeli chcielibyście więcej takich analiz, czy też
przeglądów sytuacji rynkowej albo więcej na temat Attended czy Ten Square Games, również koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji. Zbliżamy się do 5000, a na te 5000 subskrybentów to szykuję coś wyjątkowego i naprawdę będą duże zmiany na kanale. Natomiast do tego czasu jeszcze troszeczkę, a tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do następnych odcinków. Do usłyszenia. Cześć.